Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i Zemsta Eli, część któraś. Nie, serio, teraz to już tylko tak będziemy postrzegać tą grę. Musiało sporo czasu upłynąć, żebym mógł znowu tutaj usiąść i nagrać dla was resztę. I zresztą samemu też teraz chcę po prostu poznać historię Zemsty. Kto tu jeszcze zginie? Na pewno dużo ludzi z frontu wyzwolenia Kalifornii, jeżeli dobrze pamiętam, czy Waszyngtonu. Zresztą w sumie nieważne, serio. Nie, ale póki co możemy podziwiać faunę i florę. Przede wszystkim florę, ale jednak tam jakieś tam wiewióreczki też były. Ale nie no, chyba pogodziłem się ze śmiercią Joela, raczej już nie wróci. Marzenie, że to był koszmar senny, raczej no, płonne nadzieje w tym wypadku. Więc jedyne co pozostaje to teraz... No może Gina, żeby nie zginęła, to jest takie tam fajne założenie na przyszłość. Odnaleźć żywego Tomiego, doprowadzić go z powrotem w miejsce, gdzie czeka na niego Maria, no i żeby Gina jeszcze... Gina? Dina! Była wśród żywych. Zacznij się rozglądać. Jasne. Nie, ale tak swoją drogą... Ile tak właściwie czasu minęło od początku apokalipsy? No przecież... To jest przystanek autobusowy. Czyli podejrzewam, że przystanek autobusowy nie był gdzieś w środku lasu. Zresztą tutaj mamy też latarnię. A dookoła drzewa... No poszły jak cholera, nie? No chyba, że ten wirus powoduje też po prostu, że flora bardzo dynamicznie się rozwija. I szybciej, zdecydowanie szybciej. No tak samo jak szybko mogę iść ja. Wciskając galop. Nie, ale od strony graficznej tutaj nie ma... Nie ma totalnie co narzekać. Chyba się myliłam. Jednak wiesz, którędy droga. Napis wcześniej już głosił, że to jest Seattle, więc... Nie ma co się dziwić, ale też nie podejrzewam, żebyśmy tutaj od razu spotkali Abby i całą resztę. Ale chyba zaczyna się znowu poszukiwanie zapasów. Gdzieś coś pewnie leży. A, można zejść? Można. Okej, dobra, czyli faktycznie. Ja będę widział coś ciekawego, będę schodził, przetrzesywał. Póki co sprawdźmy tu. A, walizki Eli nie chce otworzyć. Dobra, widocznie mają wszystko, czego potrzebują. Ale jakoś, kurczę, nie chce mi się wierzyć, żeby poziom interakcji Eli z Diną był tak samo dobry, jak Joela i Eli w pierwszej części, więc... no dobra, zresztą zobaczmy, jak to Neil Druckmann sobie zaplanował. No ale póki co bardzo odważny scenariusz, no to nie da się ukryć. O, to wygląda ciekawie. Zostań z gwiazdą. Dobra. No, ja poszukam amunicji i wszystkiego, co się może przydać. Znaczy, zombie nie powinien tak po prostu wylecieć, nie? Z nienacka. Raczej. Właśnie pytanie za 100 punktów, jak wyglądamy z zapasami. Jedziemy totalnie od zera, tak? Tylko tabletki zostały, dwie. Aż dziwne, że Eli ich nie zażyła do tej pory. O! Ale trzeba cieszyć się z drobnych rzeczy. W tym przypadku karta kolekcjonerska, która tam tym razem. Dwie postacie nawet. The Starfire Kids, dobra. I po której stronie? Oczywiście dobrzy. No, czyli inteligentni i co? Jeszcze krzepa, tak? No, obydwie statystyki, bystrość i krzepa na 60. Ej, Tesseractor, czyli już łączymy się z postacią, którą podnieśliśmy wcześniej. A, i do tego wobec Tesseractora się używa trzeciej formy, tak? Ono. Uczyło je, jak powinny bezpiecznie i mądrze wykorzystywać swoją moc, ale rodzeństwo ostatecznie uciekło z powodu jego nadopiękujczego usposobienia. Teraz bliźnięta żyją na ulicy, starając się znaleźć sensowny sposób na wykorzystanie swoich zdolności. Okej, no nie, szczerze nie wyglądały te dzieciaki na złych bohaterów, to czy złoczyńców tak właściwie. No chyba, że sposobem przeżycia na ulicy będzie właśnie to. Co my tu mamy? Mapa Seattle, to się może przydać. Mamy coś zaznaczone, oprócz napisu powitalnego, no Downtown, South Square, Capitol Hill. Ej, diabelski młyn? To można z chęcią zobaczyć. No, pod warunkiem, że tam Abby gdzieś się chowa w jednym z wagoników. Ja wam przypominam, no, zemsta. Masz tam coś? Znalazłam starą mapę. O, to już coś. Oj, nie słyszałem entuzjazmu w tym głosie, a mapy są naprawdę przydatne. No teraz bez GPS-u, no to mało kto by się wiedziałby, gdzie się trzeba dostać. A taka mapa to jest namiastka. Taki GPS w wersji retro. Dobra, w dół strumienia może? Na pewno nie, ale... Co tam mamy?
Jakieś rozwalone samochody, coś. Nie, tam raczej zapasów nie będzie. Ale że już to mokre. Dobra, tutaj już bardziej. Okolice, w którą trzeba się udać. Strasznie tu cicho. No, pomyśl, jak my ukrywamy nasze czujki. Wiem. I to mnie przeraża. No w sensie, że gdyby ktoś tutaj chciał się zaczaić na dziewczyny, no to... No opcji jest sporo, naprawdę. No to naprawdę w tym momencie seria z karabina automatycznego i mamy po grze. No, troszeczkę słońce mi tutaj wyciągnęło, ale no, niewidzialne ściany. Czy wygląda na to, że... Jeśli chodzi o Ellie, to będzie trochę liniowo. Ale dobrze, prosto do zemsty. Po nitce do kłębka. Od morderstwa Joela do śmierci Abby. Wow, to strefa? Tak. Miej oko na szczyt muru. Okej, inicjały się zgadzają. Washington Liberation Front. WLF. Strzelamy bez ostrzeżenia. No to też tam było napisane. No, przyjemniaczki. Tylko trzeba przejść na drugą stronę. Że jesteśmy na miejscu. Gdzie wszyscy? Napisali tę wiadomość. Więc musi dać się trafić. Gdzieś trzeba przywiązać konia. Chyba, że da się strzelać z jego grzbietu? Nie. Dobra, na razie tutaj niech gwiazdka zostanie. Nie no, przeczesać teren i tak trzeba, choć nie podejrzewam... Aha, że coś tutaj znajdziemy, ale jednak... Co my tu mamy? Gdy dotrzesz do bramy, poszukaj żołnierza o imieniu Kieran. Powiedz, że to ja cię przysyłam i przekaż mu kilogram. Wpuścić cię wtedy do środka. Powodzenia. Kilogram czego? No, raczej tego kilograma czegoś nie znajdziemy tutaj, ale dalej warto poszperać. No, trochę mało pocisków jak na zabicie całej grupy ludzi. Łącznie 10. No a oprócz tego mamy jeszcze muszkiet, czy tam no powiedzmy... O, tę broń, już delikatnie ulepszoną, z magazynkiem u dołu, mam nadzieję. Choć w tym konkretnym przypadku niepotrzebny, bo tylko 3 pociski. Nie wiem, gdzie poleciały tak naprawdę do tej pory. Miałem ich więcej. Ja mam wchodzić i przeczesywać puste szuflady, to nie ma sensu. Może tu? Strefa kwarantanny. No pamiętamy scenę z jedynki. Wiemy, jak te strefy kwarantanny wyglądały. Ja się nie dziwię, że tutaj nikt już nie mieszka. Czy nie przebywa. Utrzymać reżim wojskowy praktycznie w takich czasach to naprawdę trudne zadanie. Dobra, kolejna wiadomość. Co my tu mamy? A, etapy infekcji. O, to jest właśnie... O. I tutaj dla zainteresowanych samym wirusem, kompendium wiedzy. Fedra, tak to się nazywało? Stadium zarażenia. Maczużnik przejął kontrolę nad funkcjami motorycznymi ofiary. Zarażeni w stadium pierwszym są szybcy i zwinni i zwykle poruszają się w grupach. Nie pozwól im się otoczyć. No i ugryźć, zadrapać, zarazić. Dobra, drugi poziom stadium zanurzenia w zarażeniu wirusem. Wykorzystuje otoczenie, by się ukrywać i atakować z zaskoczenia. Często skrzydla i atakuje od tyłu. Zachowaj czujność, gdy się do niego zbliżasz i pamiętaj, by się rozglądać. Stadium trzecie. Całkowicie ślepy, ma doskonały słuch i używa echolokacji. Aż tak. Do wyszukiwania ofiar. Zachowaj bezpieczną odległość. Zarażeni w stadium trzecim są znani z wściekłych, śmiertelnie groźnych ataków. Czyli instakili. No i stadium czwarte. Najgorsze. Zresztą zaraz przyjrzymy się zdjęciom jeszcze. Rzadka, ale niebezpieczna odmiana, która wyewoluowała z zarażonego w trzecim stadium. Niezwykle silny. Rzucę kwasowymi pociskami. Nie atakuje, że nie jest to absolutnie konieczne. No z tym też się mierzyliśmy już. No ale gratulacje do tego, który poczynił takie zdjęcia. No właśnie, stadium drugie to jeszcze nie jest klikacz. To jest ciut przed. Takie dłuższe ciut. No dobra, potrafię atakować od tyłu, czy ja? Są ci skrytobójcy, tak zwani. Masz tam coś? Rozszabrowane. No tego się można było spodziewać. Ale tak totalnie, naprawdę nic. Totalnie nic. Same znajdźki rzeczy... No, do zapasów zaliczyć nie można, chyba że może tu. Nie, ale dobra, to chyba faktycznie lepiej będzie po prostu znaleźć wejście dalej. Może tędy? No, za bramami to bezpieczeństwa. To cele. Takie same mieli w Bostonie. Dla zarażonych, albo przetrzymywanych w fazie kwarantanny. Tak, czyli tutaj też mogłem tędy przejść, dobra. Nieistotne. Ale tu na górę się pewnie dostanę. Pytanie po co?
Coś tu jest? No, wreszcie coś. Dziwne, że tego jeszcze nie znaleźli. A tu? Nie, tutaj już nie. Ewentualnie stuk na klatkę wchodzi w grę. No, wydaje mi się, że no właśnie. Powinno być to osiągalne. Dobra, ledwo, ledwo. Tajemniczy Dina. O, no to nie wygląda zbyt wytrzymale. To może naokoło. A dobra, mam wrażenie, że przesuwam się do przodu. Właściwie i w górę, Dina, i do przodu. Podsadź mnie tam. Okej. No, gdzie jest mój magazynek, tak jak ona ma? No daj, dasz radę ściągnąć tą drabinę, Ali. Zobacz, to jest jej Będę całość. Się rozglądać. Zobacz, czy zdołasz stamtąd otworzyć bramę. Spoko. Może no, uważaj na siebie coś? Dobra, ostrożnie, tutaj nie spadnij, proszę cię. No, nie jesteś Abby. Abby będzie spadać co chwilę. Oj, no nie gadajcie, że troszeczkę Assassin's Creed się z tego robi, ale... No kurde. Hardcore parkour. Doskakać dalej, czy tutaj próbować? Tylko tutaj... A, dołem przejdę. No to nie było konieczne, żeby skakać tutaj, akurat, ale... W sumie lepiej wyżej niż niżej, bo niżej oznaczało śmierć. Dobra, tutaj górą coś? Nie? A, po prostu. Tylko gdzie stąd? No i to jest daleki skok, krótki rozpęd. No, ale weźmy jak najdłuższy. Żyję! Choć ledwo. Jak spadnę, to łap. No dobra, jakoś tutaj jeszcze Dinę sprowadzić. No bo tutaj przez dziurę pewnie kim już bym przeszedł. Jesteśmy po drugiej stronie. I to jest moment, kiedy dostaję kulkę pewnie. No ale tak naprawdę... A. No jestem ciekaw, czy uda mi się ją wpuścić. Jeżeli tutaj faktycznie tamta grupa jest, no to tego miejsca pilnują zawsze patrole. Ej, czy ona spadła zamiast zeskoczyć? Ej, no to trzeba zapamiętać, że postać może po prostu spaść. Czy serio podejrzewam, że poszli dalej już gdzieś. Serio. Do góry? Niezbyt standardowy kierunek, ale też może ze sprintem. Dobra, może coś tutaj? O! Właśnie tu by się jakaś notatka przydała na zasadzie ostatni patrol był wtedy i wtedy, byśmy coś się dowiedzieli. Chessmaster, mistrz szachów i to jest super bohater? Tylko powiedzcie, że nie super złoczyńca. O cholera, jednak tak. Dobra, co tam o nim? Caleb Sofos, bystrość, no wiadomo, 100, krzepa 40. Nie jest przydzielony do żadnej z grup. Czyli złoczyńcy pewnie nie mają swojej grupy. Postarczy z międzywymiarowym bohaterem Tesseractem. Mózg siatki przestępczej Caleb Sofos zaczął nagle widzieć wszystkie możliwe następstwa swoich decyzji przed ich podjęciem. Przyjął więc przydomek Chessmaster, ponieważ dostrzega dziesiątki ruchów naprzód. Jego moc ma jednak i ciemną stronę. Choć zbił fortunę, pomagając innym kryminalistom w planowaniu skoków, widzenie wszystkich możliwych następstw swoich wyborów obciążyła go brakiem zdecydowania. O kurde. W takim wypadku byłby totalnie w stanie wybrać najlepszą z opcji, tylko no, by musiał wystarczająco długo posiedzieć. A dobra, Sofos musi polegać na innych, którzy dokonują wyborów za niego. Co? Ale bzdura. Moim osobistym zdaniem, ale... Dobra, o, i może to jest ta karteczka, o którą mi chodziło. Co my tu mamy? Zeldo. Gdy zajmiecie bramę, otwórzcie ją i nawiążcie kontakt z oddziałem Johna. Mamy wtyki wśród uchodźców. Wszyscy, którzy należą do Fedry, mają zginąć. Gdy tylko zdobędziemy kontrolę nad okolicą, z biegiem zaproponuje się prawo wstępu w zamian za przysięgę wierności WLF. Oby się wytrwali jak najdłużej. Isaac. Dobra, nie ma daty. Ale notatka zabrana. Dobra. Pytanie, Eli potrafi zjechać po drabinie? Nie, tylko szybciej schodzić. Może i lepiej, bo aby spada teraz na pysk z takiej wysokości, no to nie doszłoby do zemsty. No dobra, gdzieś tutaj musi być miejsce, gdzie otworzymy tą bramę dla Diny. Czyli teraz powrotu już nie ma. Dobra, wyciągnijmy pukawkę lepiej, zgaśmy latarkę. No jeśli jakieś strzały, to już powinienem właśnie w tym momencie pewnie otrzymać. Chyba, że tak głęboko się zasadzili, że mogą sobie pozwolić, żeby tutaj grupy całe przechodziły. Może liczą, że same się przetrzebią gdzieś tam, spadając z drabiny, próbując otworzyć bramę.
Coś w ten deseń. Dobra, już zaczynają się zamknięte drzwi, czyli... No to jest, stłuczemy je na pewno. Podniesiono wcześniej cegłą, ale tutaj... To samo. No to cegiełka w ruch. A lepiej tamto okno. No i jakikolwiek element zaskoczenia teraz poszedł w cholerę już. Teraz w tym momencie oficjalnie się już włamaliśmy, nie ma odwrotu. No i nawet laptop. To w sumie po co bez internetu? No. Wtedy jeszcze, kiedy tutaj go postawiono, pewnie był... O, co my tu mamy? Ciekawe, kiedy to powstało. No dokładnie. I można odwrócić. No, co my tu mamy? Szukać poważna operacja, w związku z czym Isaac chce, żebyśmy zebrali wszystkie zapasy, które znajdziemy w Śródmieściu. Baza w Serevenie. No dokładnie. Przynieście benzynę z parkingu, sądu i spod kopuły do bazy w Serevenie. Czyli Serevena, kolejny cel podróży. Tam się pewnie przenieśli. Czy tam była ta duża akcja, o której tam było napisane. Dobra, oczywiście szuflady puste. Dobra, jakoś trzeba bramę otworzyć. No przecież to nie jest chyba dobry moment na permanentne rozdzielenie się. A tutaj, tu coś. Nie, za mała szpara. Eli jest zbyt gruba, nie wciśnie się. A, no dobra. To jest generator. No, z prawdziwego zdarzenia, ale no właśnie, to można otworzyć bez generatora. No i właśnie, jeżeli nie słyszeli stłuczonej szyby, to to usłyszą na pewno. Oj. Sorry. Dobra, i właśnie, gdzie to trzeba podłączyć? Ten kabel nie jest nieskończenie długi. Może tu? Będziemy mieli pewnie jedną część bramy. No, rażenie prądem, nic przyjemnego. Ale bramę można teraz pewnikiem otworzyć. Ale coś wolniej, rażona prądem. No, wielki czerwony przycisk, no to może być to, no. No, nie przeciśnie się raczej. Wszystko gra? Co to za dźwięk? Otworzyłam bramę. Teraz muszę ogarnąć te. No, wierzymy w ciebie. To może pójść trudniej. Znaczy, jeżeli można domniemać, że poszerzenie tego otworu w jakikolwiek ze sposobów mogłoby spowodować, że Dina tutaj wejdzie, tak gwiazdka, czyli koń, no już niezbytnio. Nie, po prostu trzeba otworzyć. Tylko gdzie? O, kolejna cegła, kolejne okno. Dobrze myślę? Tak jest. Albo to nie było konieczne zupełnie, ale... No, cegła nie powinna się zniszczyć po wybiciu szyby. Okej, mamy coś, ale brakuje prądu. Trzeba przełączyć kabel. No dobra, dobra, spokojnie. Nie niszcz panelu, no kurde. Eli. Dobra, oczywiście będzie pusta. Żadna jeszcze niczego dobrego dla mnie nie skrywała. W tej lokalizacji. Dobra, skoro brama nie jest potrzebna, tylko pytanie, czy jak wyciągnę kabel, to brama się zamknie, czy... A, na szczęście nie. Dobra, no to pytanie. A, za krótko. Czyli trzeba skorzystać z przedstawionej wcześniej mechaniki, czy przerzucić go na drugą stronę. Dobra, może teraz się uda. Raczej na pewno. Więcej kabla nie mam. Gdzie jest końcówka? Mamy. Ej, gdzieś tu widziałem podłączenie, jak bum cyk cyk. Nie, serio, gdzieś tutaj widziałem możliwość podłączenia. A, tutaj. Dobra, mamy skrzynkę. Kabel widzę akurat. A już w pełni naprężony. No i teraz. Kurde, żebyś się nie pokaleczyła kiedyś, serio. Trochę więcej ostrożności na przyszłość. Oż, kurde. Dobra, tutaj przyda się kartka. No, kodów to ja się nie spodziewałem, naprawdę, ale... No, mamy to ze sobą, naprawdę? No, w sumie zawsze warto przypomnieć, jak smutny był poprzedni odcinek. Dobra, tutaj też nie, ale kody dobrałem. No, no oczywiście. Tylko druga ich strona. Kurde, main gate 0512. Nie powinno być problemu, chyba że zmienili kod. 0512.
5 i 1, 2. Jest. No i przepięknie. Brawo! Ja pierdzielę, myślałem, że konia przepołowi. No, ale już wcześniej też, ale no faktycznie to przebiło wszystko. Ja tam widziałem drut kolczasty, pewnie konik da sobie radę, tylko uważajcie na głowy. Znalazłam notatkę. Są na niej kody. Napisano tam, że WLF ma kryjówkę w bazie w Serevenie. Serevena. Szukamy jej? Może znajdziemy też WLF. To może było sprawdzić ogólnie rzecz biorąc na mapie. Zobaczymy co dalej. Do dzieła. Tam chyba nie ma co wchodzić nawet. Ojej, nie, ja to słyszałem. Nie, to brzmiało jak napinająca się cięciwa łuku. No, ho, tutaj byłbym naprawdę ostrożny. Ja widzicie, trzymam się u boczy. Najpierw tutaj już, osłona za ciężarówką. Tu za latarnią. No, śmierdzi zasadzką trochę. Oni mogli równie dobrze jeszcze nie wybrać tak de facto do tej Sereweny. Albo zostawić po prostu kogoś, żeby pilnował głównej bazy. No, o właśnie. Patrz. Hotel Serevena. To pewnie tutaj. No, to naprawdę nie jest daleko. Dobra, East 2 to warto zapamiętać. Mamy też kod do tej bramy. Musimy jakoś obejść te... bramy jebać Fedrę. Jak kreatywnie. Przynajmniej jasny przekaz. Podejdźmy bliżej i rozejrzyjmy się. A dobra, wszędzie WLF. Czyli no tu jest ich teren, na pewno. Tylko no faktycznie kogoś... No inaczej. Jakaś aktywność ludzka by już się przydała, jeżeli ta Serevena nie jest aż tak daleko. Chyba, że ta gruba akcja spowodowała, że wszyscy pozabijali się sami wcześniej. Okej, kabel. Wiemy bardzo dobrze, co trzeba będzie z tym zrobić. Dobra, może ta szuflada chociaż, no. No coś tu jest, czemu nie chcesz, no właśnie. Tego podnieść. Może przydatne informacje? Ilu przyjętych? A tak w sumie patrzę, wyrzuconych później zdecydowanie więcej niż przyjętych. I też nieprzyjętych sporo. No, czyli posypało się troszeczkę. A sierżacie bardzo, w związku z tym, że wilki w dalszym ciągu zakłócają transport zaopatrzenia, a do tego mnożą się incydenty z udziałem zarażonych i obszary skażenia zarodnikami, w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie osiągnąć tygodniowych kwot dystrybucji pożywienia. Bramy miasta mają pozostać zamknięte dla przybyszów do odwołania. W celu odciążenia magazynów żywności skupcie się na łapaniu i wydalaniu kryminalistów. Wszystkie przestępstwa drugiej kategorii stanowią wskazanie do wydalenia. Kończy nam się czas. Porucznik Torres. Czyli co? Zaparkowałeś w miejscu dozwolonym? Wypierdzielaj! Wygnanie! Nie, no skończyłeś po prostu zapasy jedzenia. No, no coś trzeba było zrobić, ale... Okej, no to jazda. Skazywać ludzi na pewną śmierć? No jak to nie weszło? Oj, ten chyba nie ma benzyny. Nie ma paliwa. Dobra, szukamy kanistra. I co teraz? O, mordę. Notatka. Co? Gdzie? Notatka mówiła, że benzyna jest na parkingu sądu i w kopule. Kopule, dobra. Kopuła. Parking sądu i kopuła. Jaki mamy plan, żeby znaleźć te miejsca? Przejedziemy się po okolicy, poszukamy. No, czyli właśnie tutaj, gdzie stoisz. Idę o zakład. No musiał tu być, no przecież chyba do Seattle miał się udać, tak? No może nawet nie udało mu się to. Jakiś klikarz dopadł po drodze i po wszystkim. I tyle z zemsty. Nie, ale raczej w Tomiego można wierzyć spokojnie. Chyba dotarł, gdzie trzeba. Może nawet już ukatrupił wszystkich, ale no... No, to by było zbyt piękne. Okej, widzę tą rurę po prawej stronie. I zastanawiam się szczerze, czy z niej nie skorzystać, jak ten zajączek. Nie skorzystam, nie przycisnę się. To gdzie jesteśmy? No tam jest ta kopuła. Coś mi się chce... Tak wierzyć. No, przytrzymuję. Czemu nie otwierasz? O, mapa miała drugą stronę. Tutaj. No dobra. Uzupełnię po drodze. Magiczny palec umieszczający znacznik. Fajnie. Fuck Fidregate. Tam WLF. Tam jest Serevena. No to inaczej. Marion Street. Nie ma gdzieś tam przypadkiem Court Avenue albo coś w tym stylu.
Ale no, kopułę widać. Nie ma co korzystać z mapy. Ale... Cholera, co się tu stało? Pewnie wojsko zbombardowało to miejsce na Amen. Dlaczego mieliby to robić? Cóż, niszczyli czasem dzielnice, które... Ej, dziwny dźwięk, nie? Co to było? Albo rebelianci. Ja do kopuły? Od razu? Cóż... Zazwyczaj działało. Czy sprawdzamy? Na zarażonych, czy... Otoczenie w poszukiwaniu zapasów? Na tych i na tych. Kurwa. Zaufaj mi. Masz szczęście, że nie wychowałaś się w strefie. Zaczynam też tak myśleć. Ciekawe, co by było, gdybym została. Pewnie zostałabym kolejnym dupkowatym żołnierzem. Nie ma opcji. Nie byłabyś w stanie słuchać rozkazu. O, może będzie otwarte? No, racja. Muszę przyznać. Spodziewałam się, że w strefie w Seattle będzie więcej... Szlak. ...ludzi. Klucza wymaga, tak? Może ukryli się. Klucza do... Marion N6. Jak myślisz, ile osób jest w WLF? Cóż, przynajmniej 8. Jeśli mamy farta, to tyle. Oj, nie. Nic nie będzie. Ale lepiej uważajmy. Ich jest na pewno więcej. Ej, może oknem jakoś? Ej, mam nadzieję, że konik podąża za mną, mimowolnie, samowolnie. No właśnie. Ej, może zdecydowanie szybciej będzie na jego grzbiecie. No w sumie to jest gmach od razu. Jest odporna na zarażenie. Ej! Ej. Ten budynek ma coś, co przypomina kopułę. Przerwaliśmy przypadkiem ścieżkę dialogową. No tak, no już widziałem to z daleka, no kurde. No dobra, odnośnie... Jest teraz na mapie. Świetnie, ale co z zarażeniem konia? No to był akurat wątek, który mnie interesował. Znaczy, odporne na zarażenie. Wszystkie zwierzęta chyba są odporne na grzybozarazę, prawda? O, WLF. No, żebyśmy tu nikogo nie spotkali, ale... Sprawdzić sprawdzę. No, gdzieś ten klucz tutaj może być. O, a co to takiego? Fajna notatka. Gawinie Derek miał w zeszłym tygodniu bliskie spotkanie z potłuczoną szybą. Gdyby nie to, że zabraliśmy go szybko do Sereveny, straciłby nogę. Pozwalają sobie pochować w Śródmieściu trochę zapasów na wypadek przyszłych incydentów, połamanych nóg, zarażonych czy kolejnych wpadek Dereka. Skoro tak idziesz w tym kierunku, czy mógłbyś uzupełnić zapasy w punkcie kontrolnym Zachód 2? Brama nie działa od lata, ale kombinacja do sejfu jest taka sama. Allison. Dwa przydatne wieści, czyli teraz mamy potwierdzenie, że gdzieś tutaj są zapasy. A i nawet zaznaczyłaś pewnie sobie ten sejf. Wydaje mi się, że ten świat w The Last of Us 2, zresztą Part 2 tak naprawdę, jest dużo bardziej otwarty niż w jedynce. Jakaś tam liniowość, ale lokacja ta akurat jest spora. No w końcu mowa tutaj o Seattle. Może tutaj? Jakiś hajs z parkomatu? Nie. No, szukamy tak właściwie teraz tak. I paliwa do generatora. I klucza do 900 Madison's N6. A, w ten sposób. Uhuhuhu, o tym trzeba będzie pamiętać. Mogę się tam zamotać kiedyś tam w przeszłości. No ale mamy klamkę Joela. W sumie tym wypadałoby nawet tak symbolicznie dokonać pierwszego zabójstwa. Tak, słyszę. Zarażeni. Chyba są w tym budynku. To będzie jakaś lipa, co nie? No pewnie tak, to jesteśmy gotowe. Zastanawiam się, czemu tam koniecznie chcemy wejść. Kurde, dobra, ale jeśli już mamy gdzieś znaleźć klucz, to może akurat tu. No, dzięki, Dina, że pomagasz. Super. I to jest klikacz, nie? Mhm. No fajnie, to się władowałem. Dobra, oj, a ten mocno martwy, czy jeszcze będzie ruchliwy? Wygląda na mocno martwego. Zwykły zarażony, czy... Ale właśnie, ale to, że klikacze korzystają z echolokacji, to się zdziwiłem. Ale dobra, ilu was tu jest? No jeden, ten jest drugi. Oj,
klikasz, wejdzie tymi wrotami. A, i tam kolejnych dwóch. Nie, dobra, oczywiście celujemy w ciche zabójstwa, ale... Ja tutaj obietnicy ze żadnej złożyć nie mogę. O, w dupę. Widział, nie widział, widział, nie widział, nie widział. Ale też nie mam zamiaru rzucać. Tylko dopaść. Po cichu. Oczywiście w miarę możliwości. Oj, też klikacza słyszałem. Dobra, po cichu go, po cichu, po cichu. Dobra, ciebie zabójstwo. Im szybciej, tym lepiej. Dobra. Chyba ten akurat nic nie miał. Oj, sprint. Zły przycisk. Zły wybór. Oj, ale my tutaj coś mieliśmy. Czy to była oznaczona nasza współtowarzyszka podróży? Nie, są zarażeni, będą mi zapasy, coś mi się wydaje. Ten tutaj dalej stoi. To teraz wypadałoby się klikaczem zająć. O, chyba daleko. Aha. No, klikacze są ślepe. I teraz pytanie, z której strony z tobą pójdzie. I skoro echolokacja, to i tak powinien mnie zobaczyć, nie? Kurde, tamtego nie widziałem wcześniej. Znaczy nie wiedziałem, że tam będzie. Nie, zdążę się obrócić, zanim podejdę po cichu. Trzeba go capnąć chwilę wcześniej. No w sumie to jest jego droga patrolowania? No właśnie nie. Cholera. No oby się nie obrócił. Staram się tak powoli, jak tylko mogę. O nie, 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 nie. Trochę się spietrałem teraz. Mogłem w sumie startować. No może... No, nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie w tą stronę. Jak, wyjdziesz tam? O kurde, no to mi troszeczkę mąci plany. Ale nie aż tak bardzo. Bo może go sięgnę. To będzie zbyt głośno. No, tam jest klikacz znowu. O, ten stojący bez ruchu mnie trochę zastanawia. Ale dobra, póki co idzie nieźle. Teraz jeżeli nie dam się zabić klikaczowi, no to powinniśmy dać sobie radę z tym lokacją. Dobra, blisko. Kawałek jeszcze. O, w którą stronę? Dobra, tu mnie nie zobaczy. Mam nadzieję. A ja korzystam z faktu, że jest to gra wideo i dlatego ja go widzę. Oj, albo nie? Gdzie on po raz? A tutaj jesteś po prostu. Dobra, i w tył zwrot. No do cholery. Dobra. Chyba lepszego momentu nie będzie niż teraz właśnie. No a ten klikacz? W sumie dobra, im mniej ich, tym lepiej. A i tu jest ten stojący sobie po prostu. Oj, zapasy. Dobrze widziałem. Aha. No bo takich rzeczy nie można przechodzić obojętnie. 11 tabletek. Dobra, jak z tym klikaczem? Do zrobienia. Mamy gdzie go okrążyć. Pytanie, co z tamtym? No zapraszam, chodź do mnie, no. Nie w tamtą stronę. Dwóch naraz po cichu nie zabije. To nie Assassin's Creed. No chyba, że Dina by się przydała. Dina? Z czasem zapamiętam. Chociaż dobrze mi szło. No okej. Teraz tutaj między? Nie przejdę. Oj, a ten też... Oj, to było naprawdę dziwne zawrócenie. Może i na tamtego, który stoi po prostu.
Szczerze, nie wygląda mi to, aby tutaj była jakakolwiek ścieżka zaplanowana, jeśli chodzi o tego klikacza. No, ale chyba teraz pójdzie w moim kierunku. Nikogo więcej na pewno nie ma, nie? Nikt mnie zaraz z boku nie capnie. No, odważnie. Może nawet zbyt. Nie idź za mną, nie idź za mną, nawet się nie będę odwracał. Nie idź za mną, 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 proszę cię, nie idź za mną. No. Ej, ładzina. A tu już jesteś, dobra. Uff. No, teraz tylko tam mi zostaje. O, słyszał to chyba. Chyba to słyszał. Ale dobra, no jeżeli tego pacnę po cichu, no to mamy lokację z głowy chyba. No, jeśli się nie odwróci, no to jesteśmy w domu teraz. Jeśli się nie odwróci, oczywiście. Bo troszeczkę za szybko idę. Tak ciut za szybko. Dobra, moje szczęście. Nie odwracaj się, nie odwracaj. No, spójrz sobie na ścianę. I pięknie. Po wszystkim. No, trzecie stadium zarażenia. Okej, okay, no to kochani, to co za tymi drzwiami? Zobaczymy w następnym odcinku, bo coś mi się wydaje, że nie dadzą rady ich otworzyć. Ale tak jak mówią dziewczyny, to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!